Poprowadzę galę prawdziwą. To jest po prostu marzenie, o czym marzyłam od dziecka. W sukience, o której marzyłam od lat. Z mężczyzną, o którym marzyłam od miesięcy. Ja to powiem z tej sceny. Ja się tym pochwalę. I ja wiem, że w tym momencie ten mój ukochany wstanie i zacznie tuptać w kierunku wyjścia pod tytułem: jaki kurwa wymarzony. Ja tu przyszedłem tylko po to, żeby cię trzymać za metkę, żebyś się nie wyjebała na obcasach. No bo jak Jacka, to muszę obcasy założyć, nie? Pierdziel, ja nie rozumiem tego konceptu, serio. Jakby wszyscy mi mówią, że to wiecie, bo to... No, wzrostem mi to nie pomoże specjalnie. Gracji mi to nie doda. Ktoś mi ostatnio powiedział, bo to w obcasach to tak, wiesz, tyłek bardziej wystaje. To ma bardziej wystawać? Jak to będzie bardziej wystawać, to dzieciaki zaczną na to wskakiwać jak na zderzak w tramwaju, żeby się przejechać kilka przystanków. Zwróciliście uwagę, jak często my Boga w swoje życie angażujemy? My mu ciągle czymś dupę zawracamy. I to najczęściej naprawdę, czasami są bardzo odjechane pomysły. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. What the fuck, ty? Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ty, on nawet nie wie po co, ale musi się z rana zerwać, ty. Normalnie, powinniśmy, on ma już od tego wszystkiego łeb jak sklep, powinniśmy mu trochę dać wolnego, a my ciągle dokładamy nowe. Słuchajcie, no te wszystkie przesądy, no wiadomo, przesądy, ale jak sobie je wymyślamy, no to liczymy, że się zrealizują. Bóg stara się być na bieżąco. Czajcie wesele, rzut tym wiechciem, ta, która złapie, następna zostanie panną młodą. Bóg siedzi na górze z notatnikiem, wszystkie, wiecie, te oczepiny ogląda. Oho, Kowalska znowu nie złapała. Puh. Trzecie wesele w tym roku. Umrze samotnie, nie poradzę. Trenerzy. Jezu, jak oni wyglądają. Przystojni, wysportowani. I z nimi jest taki problem, jak z takimi, wiecie, super laskami. One zajebiście wyglądają do momentu, kiedy się nie odezwą. I to jest ten sam problem z trenerami. Oni nam wydają komendy: wstajemy do góry. Opadł na dół. Ja bym chciała, żeby mi z biegiem lat cycki opadały do góry. Ja bym chciała wyjść z transparentem i krzyczeć, co myślę. Ale dziecko zablokowałoby mnie na Facebooku. Za takie rzeczy to się wyjebuje z trójek klasowych. Wiecie, jak tam się, kurwa, ciężko dostać? Nawet ten taki szlagierowy sposób walki o lepszy świat, jak pokazywanie cycków, jedyny skuteczny w zmianie rzeczywistości na lepsze, umówmy się, nie jest dla nas. My karmiłyśmy, kurwa, piersią. 3 lata. To są tylko takie 2 smutne kasztany. I trauma. Ledwo się jednego pozbyłaś, jeszcze się, kurwa, jakieś nowe przylepi. Także ja tutaj występuję w obronie życia, moi drodzy. Ale tego, które akurat rzadko kogoś obchodzi. Życia matek. Wiecie, tak jest trudne? Tak przeglądać tego Tindera, na co drugim profilu, kurwa, czytać: nie chcę dzieci? Masz ochotę napisać: serio, kurwa? A co ja mam powiedzieć? Stwierdziłam, że trzeba na rozwój osobisty jakoś tak postawić bardziej, coś zrobić więcej, więc zaczęłam czytać różne tam cytaty. Żeby nie całe książki, prawda? To by mogło rozjebać człowieka. No i taki cytat właśnie przeczytałam. Naprawdę, umiem. Nawet jak jesteś aniołem, komuś będzie przeszkadzał trzepot twoich skrzydeł. Też mi się podoba. I ja to zrozumiałam tak, że po prostu trzeba trzepotać szybciej, żeby się zrobiło zimno tym, którzy krytykują.